No dzień dobry widzowie, słuchajcie, sprawa jest prosta, sprawa jest taka, jak nie zostawisz lajka, to ta siekiera będzie na łbie twoim. To ta siekiera odrębi być siusiaka. No też prawda widzowie, dlatego zostawcie suba, jeśli chcecie mieć wszystko na miejscu. I ogółem dzisiaj będziemy grać w taki tryb, gdzie po prostu robimy sobie drewna, szlujemy bombę, ekspandujemy sobie wyspę i wspaniale się bawimy, po prostu żyjemy z tego, że jesteśmy drwalami. Jeśli chcesz zgarnąć 400 Robuxów za darmo, to zostaw tutaj lajka, suba z dzwonem, a w komentarzu napisz mi swój nick z Robloxa. Wyniki codziennie na Discordzie Śmieszki Joshiego, a na strefie Roblox. Ponadto nie zapomnij również o grupie Robloxowej Rury Joshiego, na której znajdziesz bardzo ładne i tanie moje koszuleczki. Wesedaj takiego pięknego tisika. Zapraszam do oglądania. No, nobem jesteś. No, ja nobem jestem. A, dobra, okej, okay, no to zaczynamy w takim razie na pełnej. Double coins, no i dzień dobry. O, tak możesz powiedzieć. No i dzień dobry. O, no i 350 bobuksów wydałem już na samym starcie. Nie mów tak robisz, Szał, znowu tak robisz. Bez sensu, no. Ej, dobra, jak w tym odcinku mnie dogonisz, to... Nie wiem, robię 10-godzinny odcinek z Robloxa. Nie, zróbmy tak, jeżeli Yoshi dogoni cię w tym odcinku, to musisz zrobić dzień, w którym wystawisz 5... filmów na kanał. No, czy wy jesteście, dobra. Czy wy panowie jesteście legitnie pewni, że... Ja mogę nawet, mówię, mogę nawet 10-godzinny film nagrać. Bez cięć, 10 godzin będę grał. Nie, to bez sensu. 5 filmów jednego dnia, Fuzon. Dobra. Dobrze, speedrun w takim razie, widzowie. Co my tu jeszcze do kupienia mamy w takim razie? Rainbow Trees. O, to ja na przykład kupuję. Nie wiem, co to da, ale kupuję drzewa takie. Super Workers. Co mi to da, Super Workers? Super Workers. A to nie wiem, co mi to da, ale kupuję. Autosela na razie nie kupuję, bo po co mi takie rzeczy? Na razie tych workerów ja chyba nie widzę. Tutaj ekspandujemy sobie wyspę. Zaraz pewnie będziemy mogli tutaj poulepszać. Pewnie w tej chacie, co nie? W tej chacie pewnie będą ci workerzy zesrani. Tak, tak, tak. Ej, jak zgadłeś, no, taki big no, wielki umysł. The brain, genialny umysł. Pięć głowa. O, ej, czekajcie. Ja mogę tutaj kupić, czekajcie, szansę na to, że... Czekaj, extreme. O, mogę ulepszyć się bierę sobie. Dobra, to ja biorę. No tak. Szybkość poruszania się, dobra, też biorę. No i w takim razie teraz nasza siekiera... O, jak nadupiam te drewna, na dwa hity schodzą. Ej, no, esunia teraz, totalna. No ja chcę drzewa jakieś lepsze, a nie jakieś świerki do dupy. Ej, świerk to bardzo ładne drzewo, nie obrażaj świerka. No to przepraszam. Co? Niebieskie drzewo mi wyrosło tutaj. O, co? Ono jest tęczowe. No mówię, że RGB, bo kupiłeś przecież Game Pass. O, dzień dobry dla pracownika. O, jak cudowni widzowie. Nie no, kupaki, powiem wam, ale że... Ale tryhard teraz leci, kurde. Ale speedrun, ale speedrun, ale speedrun. Chłop, co zbiera te drewna? Dobra, ile pieniędzy dostanę za to? Czy nie dostanę pieniędzy za niego w ogóle? Śmieciem skończonym. Dostaniesz drewno, jak on odnosi do tej swojej bazy śmiesznej, idzie, to dostajesz drewno. Aha, aha, aha. Proszę tutaj nalicznik. O, dziękuję, ale wspaniały zoom nalicznik. No, wspaniałe, wspaniale to drewno zbierasz, pracowniku. 2,5 koła. Okej, okay, dobrze, nieważne. Jak ulepszyć pracowników? Czy mogę kupić ich więcej? Nie, nie kupuj więcej, proszę. Ja nie chcę w każdej grze być nobem. Słuchajcie, widzę, ja mam ten problem, że Puzon już w każdą minigierkę grał, a Yoshi w każdej wydaje od cholery pieniędzy. Ja zawsze wychodzę na najgorsze gówno. Słuchaj, tobie i tak się w życiu powodzi, tak? Masz dużo rzeczy za darmo, to kurde, no, nie denerwuj nas, bo tutaj przyjedziemy piracką łódką i cię porąbiemy, frajerze. A i widzowie, w ogóle możecie mi powiedzieć, czy brzmię dla was odrobinę inaczej i lepiej, ze względu na to, że no 2000 no, złotych musiałem wydać. Na audiologa, Kusiek. Słuchajcie widzowie, na ten odcinek można powiedzieć, że no wydałem ponad 2000 złotych, no bo kupiłem, żeby lepsze audio było, więc widzowie, 2000 zł wydałem, bo taki przeskok audio, więc pozdrawiam tutaj osoby, które skusiły się tytułem, bo to też o to chodzi, albo buksy też wydajemy widzowie, więc oglądajcie film do końca, nie bądźcie frajerami, bo ja muszę przegonić tych frajerów dętych. Lepsza siekiera, oj dziękuję i ja teraz, what? Na strzała zdejmuję te drzewa. Dobra, jest? I no chłopaki, drzewa mi nie rosną jakieś lepsze. Co ty mówisz? No to ja będę robił rebirfa. No, zaraz, kojny. O, dzieciaczek coś mówi, o, ja rebirfa zrobię. Super no, Workers. A to ja kupiłem już to. Ja już co mogę kupić jeszcze? Wziąłem. Autosell, to ja nie chcę. Private Ship, a nie, a tu. Golden Axe. Goldify All Trees. Dobra, kupujemy. Let's go. Dziękuję dla drzewek, że są złote teraz. Co ja kupiłem za bubuksy? Wszystkie drzewa są złote. No i do widzenia. Do widzenia dla was. Ale chłopak, to wiesz, że jakie jeszcze już nie będą? Wiem. Ale mam dużo wysp zbudowaną. A, no to dobrze, zrobiłeś taki obóz tak chwilowego. Tak, żeby Cfeli myślał, że o, dziękuję tutaj, że mam fajnie, a tu gówno się okaże, że nie. I zaraz zobaczy chłopak, że o, ja dupia, ty, ile ja mam w tych drzewach już? Masz? No nie, no, ale te złote drzewa i tak nie dają jakoś dużo pieniędzy. Bez sensu. No. Dobrze, no to zepsułem trochę, bo... Bardzo dobrze, nareszcie. No przestań tak mówić dla mnie.
A czy te drzewa zostaną złote? Czy te drzewa zostaną złote? Błagam. O, zostaną. Są złote dalej. Ha! Dobra. Okej, okay, no to możemy zbierać sobie dalej do końca. O, 8 tysięcy, dziękuję serdecznie. Jest tak. Tree grow. Golden trees. To możemy zbudować. A tutaj... Co? Czemu to... worker strength. O, dobra. Workers. Ile mam workerów teraz? O, ja dupia! Dobra, full workerów. Let's go! Let's go! Kupiłem 10 workerów jak chyba. Jak Kitty Bayja dołączyła? Ona cię źle... Nie, znowu ta widzka nas prześladuje. Nie wiem. Ja mam dość widzowie. Ci workerzy, co oni robią w ogóle? No, oni zbierają wszystko dla Filipka teraz. Ja nie, dziękuję no, Kitty, dla nich. Ej, Kitty Bayja przyszła do mnie na wyspę. Pal gumę. To moja zimie chamie, w dupie stąd. Worker speed, worker max logs. Raft speed, co to jest raft speed? A, to jest raft, to jest tratwa. No to ja dziękuję. Full speed dla naszych workerów. No i dziękuję. I teraz to sobie zmaksujemy, widzowie. No i teraz ci workerzy. Co oni robią w ogóle? Jak oni zadupiają? Oni są szybsi ode mnie w ogóle. Ulepszamy teraz grunt, widzowie, bo grunt to więcej gruntu. Czy ja mogę coś kupić tutaj jeszcze za te bubuksy? Coiny mogę kupić. No ale to się nie opłaca, widzowie. No, ja bym mózg sobie kupił na miejscu Filipka. Haha, bo nie jest lepszy. Robimy tak, widzowie. No, zamknij tą dupę. Robimy tak. Worker boost. Cyk. I uwaga. Goldify all trees. I znowu kupujemy. I widzowie, patrzcie, co się teraz dzieje. Cyk. O, ja dupia. No i dzień dobry dla workerów wspaniałych. Powiem tak, czy ta baba dalej nas prześladuje? Kto ją ma w znajomych, do cholery jasnej? Czemu ją ma znajomych? To jest długa historia. Powiedz tą historię dla widzów. Ja grałem i Kitty Bayja na odcinku mi dała rzecz w symulatorze i widzę ją polubili, więc ją musiałem dodać. A. No nie, ona na moją wyspę przychodzi. Zostaw no mnie. No i dobrze, ona ci musi prześladować, ona cię nienawidzi. Przestań mi prześladować. Tak, ty masz własnego demona. Moje demony. Dobra, Golden Axe, 5 minut, let's go. Siup! Gdzie się w ogóle kupuje Riberfa? Jak zrobić całą wyspę? Szybko speedrun, widzowie. Autosell, let's go. Cyk! Dobra, widzowie, let's go. Musimy pobić tych frajerów. To się oczywiście w grze komputerowej, a nie, że... W grze wideo. Czemu mi te drzewa tak mało dają? Przestańcie mi tak mało dawać. Dobra, i teraz tak, szybko expand workers. Szybko. I teraz tak, wchodzę tutaj. A nie, nie muszę w sumie, bo no. I szybko workerów. A nie, nie strength. Dupnąć 4 workerów od razu na start. Ile mi daje rebirth? Czy jest jakiś przelicznik, nie wiem, nie. Pieniędzy? Po prostu lepsze drzewa dostaje, okej. Okay. Nic nie daje. Zamknij tą dupę, on daje dużo. A bo tu te drzewa RGB są... To nie, one nie są RGB, to są zwykłe. Ja myślałem cały czas, że ja drzewa RGB podnoszę. Ale i głupkiem jestem skończony. A niektóre... No pojawiają się cały czas, jak kupiłeś tego Game Passa. Ja go no mam. To też, prawda, no ale... To jest najlepszy chyba Game Pass w tej grze i kosztuje 20 powerboxów chyba. A rybak mi co daje? Ryba łowi ryby. Rybak daje boost teraz na jakiś czas i kasę. A, no to do dupy trochę. Zaraz mi się kiera złota zejdzie i mi smutno będzie. I bardzo dobrze, nie będziesz pieniędzy wydawał. Bardzo, bardzo dobrze. Kupię sobie kolejną złotą siekierę. No pal gumę, no. Przestań płakać. Ja muszę sobie aksa lepszego kupić. Wytyp, on ma i boka buty oryginalne. Wytyp. I boka. Śmiejcie się ze mnie, bo nie mówię ry. Co? What the fuck? Co? Jezu, ja tak mam. Niesamowity no jesteś. Właśnie. Ej, czy jest tu ktoś z Żydardowa, kto ogląda ten film? Czy widzieliście srebrnego breka kiedyś na oczy? Dajcie znać. Właśnie, ej, ja zazdroszczę tym ludziom, wiesz? Oni sobie idą na pstek i ktoś do nich podchodzi i mówi: widzisz mnie? Widzisz mnie? Ja no. Będę w Żydardowie, widzę, więc jak ktoś jest Żydardowa, bardzo chętnie się spotkam. No, że nikt nie pytał, zamknij tą dupę. Ale no proszę, czemu nikt nie... No i czemu ja nie mogę? Jak ty masz fajniejszy, większy kanał, to ja się muszę podlizać, Jezu. No. Widzowie, subskrybujcie no, kanał, tak właśnie to wygląda. Mati Gaming 2000, to mój kanał nowy. Oj, a ja zaraz Riberfa będę miał kolejnego. No patrz, broty. Prędzej Filip będzie miał w końcu, nie wiem, 100 kasów na kanale Robloxowym niż Riberfa. Czyli nigdy. Dobra, Riberf. O, mam fioletowe drzewa! Czemu fioletowe? Jak ja mam fioletowe przy 7 wy? Się... A, ale ty masz białe drzewa, ja mam... A ja... O, właśnie, tego słowa mi brakowało. Wiecie, że ten? Widziałeś może drzewo, które ma 30 godzin? Co? Tak napisała
HP. No to ja nie wiem. Worker boost, golden axe. Let's go, golden axe. Ja ładuję full w ekonomię znowu. Ci workerzy nie mają gdzie pracować. Ja muszę szybko powiększyć teren swój. Jak oni lecą na te drzewa. No oni są jak minionki przy montowaniu filmu. Filmy z Robux. Ja nie odpowiem na to w ogóle. No, ja nie jem gówna psane. I byś mi udowadniał, jeśli chciał, że ja tylko raz w życiu musiałem. No i kuk paśny i się zeszłeś. Dobra, ja kupuję drzewa. Czekaj, a jak zrobię harvest all trees, albo to nie zrobię tego jeszcze, tylko zrobię to, jak będę miał pieniędzy więcej, bo wtedy widzowie, wiecie, co się stanie. Weź pokaż widzom kombo, weź wszystkie złote i potem. O, o tak, tylko ulepszę mapę na fulla. Ja jak grałem na kwadratowej masakrze w Minecraft, to ja las podziemny miałem. Nie, debilu, las, zwykły las, czego ty nie rozumiesz? No, debilu, to chodzi nawiązanie do piosenki w ham. A, to przepraszam do ciebie. Last Christmas to jest w ham? Nie znam tego w ham. Czemu się w ham nazywa? A co daje ta wieża z liną? Można na niej wisieć. Można na niej na przykład zesikać się na dół, żeby drzewka podlać. A, to dziękuję. Bo to nic nie daje w sumie, no. To nic kurde nie daje. To by nic nie dało. No, to jest właśnie po to, żeby... O, czy gracze widzieli, że stworzyliśmy nowy obiekt 3D? No to właśnie jest to. Obiekty 3D w grach. Ej, TVG, podchwyćcie temat. Top 10 obiektów 3D w grach. O kurde, różowe drzewa, wytyfy. O, ja zazdroszczę do ciebie. Ej, staje Kitty Bella u mnie była, co je? No. No i dziękujemy dla niej. Nic się stało przecież. A w ogóle jak się łódką pływa? A to zaraz zobaczę, bo na razie muszę używać mojej złotej siekiery, którą kupiłem z Bubux. Dobra, ja na łódkę idę, czekaj. Ja idę na łódkę. No. Cyk. Na łódkę. O! Ale ja płynę sobie tym. Ona płynie znowu do ciebie. No zobaczmy, widzowie, jaką wyspę mam puzon. O, jakie ładne drzewka, podobają się dla mnie. Bo ja właśnie bywa zrobiłem. Pan przyjechał akurat jak nie jest ładnie tu. Ja ale mi się podoba dla mnie. O, dziękuję. O, proszę bardzo. Gułem. Dobra, dobijamy tutaj do lądu. Dobra, ja dobijam więcej tych i robimy fulla. Albo nie, w sumie to po co ja mam kupować więcej tych workerów, jak to sensu nie ma u Głem. No, ja po prostu kupię. Mam rebirfa, 10 tysięcy kosztuje. O, Jezu, ja on dopiero ma pierwszego rebirfa, co jest w ogóle? Wytyfy, on go jeszcze nie zrobił, wytyfy. Jaki cudem jest nie zrobić pierwszego rebirfa? No stary, ja nic nie kupiłem, ja gram sprawiedliwie. Dobra, robię kombo teraz, więc tak, robimy sobie Goldify All Trees. Cyk. Dobra, niech się ze złocą. Proszę bardzo, widzowie, zobaczcie, jak się złocą drzewa. No, proszę wszystkie. Czemu tu się nie zazłotuje wszystko? Robi się prawie wszystko złote. O, i uwaga, w takim razie robimy 3. Uwaga, 3, 2, 1. Cyk. Zbierałem wszystkie naraz. Nie zebrało mi wszystkich drzew. Ale skam głupi. A teraz zbiera, jak chodzę obok nich. Ale to mało pieniędzy mi daje. Ty, a może ty w końcu zaczniesz ścinać duże drzewa? Wsiadaj na łódkę i płyń na środek. I tam masz duże drzewo. Czemu ja nie widziałem o takich rzeczach? No czemu ty nie wie... No to po co ci byłaby łódka? No to ja kupuję Pirate Ship za 150 bobux. No i dziękuję dla ciebie. No i masz taką wyspę na środku i tam masz też misję. Dobra, poczekaj, bo ja nie wiem, gdzie jest wyspa piracka. Ale to ja płynę na środek. O! Wytyfy, to, ale to jest jedno drzewo wspólne, więc wytyfy. Jak ja płynę szybko, a gdzie jest ten środek? No. O, tutaj, to ja nie wiedziałem o tym. No nie płyń tak szybko tym pirackim statkiem gównianym, no. Zamknij tę dupę. Dobra. Zamknij tę dupę. No, to ja muszę kupić chyba Golden Axe. No. No i dziękuję za Golden Axa. Cyk, 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 cyk. A to misja tutaj jest. Weź misję, głupku, najpierw. Dobra. Co zamknij? O, klejmuję. O, pieniądze dostałem. A to koniec, okej, okay, dobra. Dobra, dawaj na dupie, aj ty, gościu. Ile ja dostaję pieniędzy w ogóle za to, ty? Ale ty pieprzysz głupoty. Do dupy jesteś niepodobny. No, ja mało dostaję za drzewko. A wiecie, żeby dostać nagrodę, jakie zbijecie? Do zobaczenia za godzinę, pozdrawiam. O, ja zaraz na Riberfa będę miał kolejnego. O, dobijamy drzewo, dobrze. Nadupiaj, Freli, frajerze. No. Dupiam. Ja nie wiem, ja się pocę przy tym drzewie. Legitnie, ja się pocę. Dobra, i co, i teraz dostaniemy tego? Nagrodę, jak teraz walicie. No, zwalić te żoki. Puuu! O! No nie, no solidnie jest, jest git, jest solidnie. No i tutaj... Chodź na piacko, nam pomożecie ozwalić, bo 20 cash zostało. No nie, no bo ja muszę tego, ja muszę Riberfa zrobić. No i nic nie będziesz biuł, to nawet nie przyjeżdżał do mnie z takim, no widać, jaki człowiek. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ale ja zadupiam tym stateczkiem wspaniałym. Kurde, ja Riberfa mogę dupnąć, a tego, 20 tysięcy coinów stracę teraz. No i bardzo dobrze, abyś stracił.
Biegu lepsze teraz. Wiecie, co on powiedział. No, dobra, cyk, rebirth. No i dzień dobry. O! Złote drzewa, znaczy nie złote, fioletowe. Dzień dobry dla drzewek wspaniałych. Szybko, 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 speedrun. Expand, szybko, szybko, szybko. Worker, dziękuję dla workera. Dzień dobry dla pana. Szybko, 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 speedrun. Póki mam siekierkę. O! O! Ile rebirth kolejny będzie mnie kosztował? Z 50 koła pewnie, nie? 10 koła dodatkowe do każdego. A, no to nie tak dużo. Jak myślałem sobie. Dobra, ja tutaj drzewa robię obok nich. A czekaj, a ja zrobię... Jeden boost nie testowałem jeszcze. Czego? Czekaj. Nie, po prostu tego ulepszenia nie testowałem, że ono działa tak, że drzewa się wam respią szybciej i po parę sekund je macie wtedy. Dobra, czy ja wezmę te drzewa na hita? No nie, no do dupy widzowie, ja muszę znowu siekierkę kupować złotą. Bo nie, no wstrzymam się i po prostu będę tego pikaksa ulepszał, żeby się przydać po prostu. O, tutaj rybka, rybka będzie solidna wchodzić. No ja już ładną tą wyspę zagospodarowaną, ci workerzy. No to solidnie będą lecieć zaraz, czekaj. Tutaj ugłem worker speed, max logs, dupniemy im więcej, żeby mogli, no tutaj więcej zdobywać. I siłę w siekierze im dałem dużą, żeby na hita zdejmowali te drzewa. A co ten rybak mi da? O, daje do tych, dla workerów tego boosta za bubuksy, tak. Co jest. Tego oni tacy non speedowani latają cały czas. Bo rybkę to był zjedzą, to jak rybkę zbywać, to pszną rybkę sobie zjedli, bożą. Dobra, speedrun siekiera. Worker dodatkowy i speed dla workerów. No i proszę bardzo szybciej. O, i teraz nas trzeba zdejmuje, dobra. Dobra, teraz to chillera totalna, dziękuję serdecznie. Proszę dla, ja chcę chłopa z wiadrem dostać. No, proszę pana z wiaderkiem. Gdzie on jest? O, dzień dobry dla pana. O, tutaj proszę sobie dawać tego na złoto drzewa. Nie no, to teraz esunia, to ja nie potrzebuję tej złotej siekiery, co jest do dupy. No, bo tutaj masz, ja na przykład teraz, ej, what? To jest 32 tysiące aktualnie. No, kusi mnie zmaksować taką siekierkę, tutaj o. No, byś musiał, nie wiem, pewnie 700 koła walić. O nie, boost mi zszedł z tych chłopów. Nie wolno schodzić. Worker boost. Cyk. Dziękuję. Jeszcze raz. Worker boost. I kolejne 5 minut, dziękuję. Upgrade na 15, dobra, 15 upgrade siekiery. Teraz tu już ściągam S na strzała, te drzewa wszystkie tutaj z wyspy. No, ale przydałoby się je ściągać. Lepiej ukułem wszystkie. Te, co na przykład będziemy mieli zamiar zbierać zaraz. Dobra, robię tak, plan jest taki. Robię sobie workerów i idę tam. Chociaż nie, no siekierę bym zrobił lepszą. Tutaj cyk obok chłopa, jak żeby na złoto. Jak wiesz, mają dziu, to mi się już nie chce, kurde. Co ty gadasz? No bo ty mają dziś. Jak marudzę? No, że ci się ten, siekiera już. Co ty dupisz? Nie wiem, chyba wziąłem, nie wiem. No, napiłem się soczku. Jaki speedrun tutaj leci, ty. Ale to stay hard, work hard, train hard. No. A czekaj, czy mnie dogonisz? Nie dogonisz mi, dobrze. Nie, no raczej nie. Idziesz drzewo wydupić duże? Ja już wydupiam właśnie, już od kurde 5-10 minut chyba. No to ja kupuję... Jedno drzewo, mam 40 tysięcy logów dostane ponad. Dobra, ty, to a gdzie to drzewo jest? Na wyspie Piackiej, ale ono jest raz na parę minut, a teraz masz środkowe i wulkaniczne jeszcze. No ale ja nie widzę. No wulkan nie widzisz tle, no spójrz sobie w zamgłę. A to czekaj, to jest piracka chyba, jak ja widzę. No tam za mgłą to piracka chyba. Widzowie. Ale to z drugiej strony masz wtedy. A, to rzeczywiście jest wulkan. Ale to no na wulkanie jest jakieś podupione oby. Drzewo pewnie. Oby. Nie, nie jest podupione. A tu na pirackim jest łatwiejsze? Nie, na pirackim jest taki, który ma duże HP, właśnie teraz zauważyłem. Miał 40 tysięcy chyba. No to ja wezmę, zobaczę, czy mogę wysolować to na środku najpierw. Na środku? No spokojnie wysolujesz. Dobra, uwaga. Cyk, cyk, cyk. Trochę muszę poklikać rzeczywiście. No i będziesz klikał. A jak ja to drzewo szybko ścinam. Patrz, ja teraz tak, biorę to drzewo, soluję, idę, ulepszam siekierę, no idę na wulkan i siku idę ugłem. I na autoklikarze będę grał, widzowie, bo czemu nie. Jak chcesz coś w życiu osiągnąć? To musisz sobie pomagać. Znanymi sposobami. Cyk, 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 cyk. Ile pieniędzy? Uwaga! 3, 2, 1! Okej. Okay. Tam grosze sobie zebrał, dzieciak. 40 koła. Łańcuch za 40 koła. Ona wpatrzona to reakcja łańcuchowa. To reakcja łańcuchowa. 750, nie 585. Wszystko co poniżej to nie złoto, tylko rtęć. Dobra, trzeba wyspę dobudować do końca. Ja już 45 tysięcy tutaj. Ja teraz wydaję, żeby wyspę dobudować. Filipku, Filipku, dobra, zamknij tą dupę. Patrz, patrz tam, dzieciaczku robuxowy. I myk, kurde, kolejne biffy, błękitne drzewka. Takie właśnie lubi. Trwal prawdziwy, niebieski ścinać. No, to nieprawda jest, ale dobrze. Jak nieprawda? Nieprawda jest. I to jest głupie, że po rebirthie pieniążki się nie trzymają, bo tak to by było łatwiej. No,
łatwiej było. A jaki sens? To ja nie wiem. No bo wtedy bym mógł nafarmić, na przykład iść na wulkan i rzeczywiście nafarmić ładnie. No a tak to się, no nie opłaca. No nic się nie opłaca, nic nie opłaca. No i ja mogę Riberfa zrobić kolejnego. I dzień dobry. No i brawo. I już w sumie nie aż po co tego ciągnąć, bo to już będzie powtarzać kółko. O. No ja dostałem drzewa niebieskie. Dobrze widzowie, i słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Graliśmy godzinę na full Bobuxie. No i jak widzieliście, doszliśmy do tego Riberfa. Nie wiem, to jest piąty chyba, więc... Czwarty, piąty. No wydaje mi się, że bardzo ładnie, do tego like, subi wbijacie do chłopaków. I pamiętajcie o grupie Ruru Yoshiego. Bardzo fajna grupa, polecam serdecznie. Trzymajcie się i nara. Nara.